Podstawia się właśnie skład pociągu Regio do stacji Ostrów Wielkopolski. EN 57 11 96. Znajduje się obecnie na peronie pierwszym. Oczekuję tutaj na pociąg Intercity Matejko, planowany przejazd o godzinie 16:21. Będę się pomału zbierał do domu. W każdym bądź razie nie żałuję wcale tej wycieczki. Dużo fajnych miejsc zwiedzonych. Ciekawe składy nagrane. Tak więc czekam na pociąg Intercity Matejko. Wjeżdża pociąg Intercity Matejko, relacji Przemyśl Główny, Szczecin Główny. EP 09031. Idę więc szukać swojego miejsca. Tak więc dopisało mi szczęście. Dostałem miejscówkę w wagonie przedziałowym. Tak więc siadam i czekam na odjazd. Tak więc będę żegnał się z Dolnym Śląskiem. Kolejne fajne doświadczenie. Za niedługo mam odjazd. Tak więc pora wracać do domu.
Stacja Legnica. Postanowiłem tutaj się trochę przyjrzeć, gdyż tutaj stoją ciekawe składy. Tutaj mamy EN57, taki lekko zmodernizowany, tak zwany EN Dolino. A tam mamy EN57 w malowaniu. Zmodernizowane by się w malowaniu SKM Trójmiasto. Trochę brudna szyba, ale myślę, że jakoś tam widać. Tak więc wyjechaliśmy z Zielonej Góry. Jedziemy jak najbardziej planowo, nie ma żadnych opóźnień. Sami już pewnie wiecie, że pociąg Intercity Matejko jest jeden z moich ulubionych pociągów. Najbardziej szkoda, że nie został przywrócony w całej relacji, czyli nie został przywrócony do Świnoujścia. Tak więc zobaczymy się już na miejscu w Szczecinie. Jestem na stacji Szczecin Główny. Tutaj pociąg Intercity Matejko skończył bieg. Podróż bardzo fajna, wygodna. Idę teraz kupić bilet do domu. Mam Regio do Goleniowa. Planowany odjazd o godzinie 22:38, czyli tak za godzinę i 20 minut. Tak więc widzimy się za chwilę. Wjeżdża pociąg Regio relacji
Szczecin Główny Choszczno. EN63A037. Tak więc, bilet do Goleniowa kupiony. Tutaj mamy. Jestem teraz na peronie drugim. Tutaj znajduje się skład pociągu Intercity Matejko. Niedługo zjedzie on na bocznicę. A ja czekam na swoje Regio. Mam je dokładnie o godzinie 22.35, nie 38, tylko 35. Niewielka różnica, ale jednak jest. Przejdę się trochę po dworcu. Tak więc widzimy się za chwilę. No i jestem z powrotem w domu. Zgodnie ze składem jazdy dojechałem. Tutaj stoi EN63A041, którym przyjechałem. I w tym miejscu kończy się moja przygoda. Kolejne fajne doświadczenie. Podróż trochę z przygodami, ale ostatecznie wszystko się poszło zgodnie z planem. Dziękuję wszystkim za oglądanie i komentowanie. Do zobaczenia. Na razie.